Dzień dobry Państwu. Dzisiaj po raz 13 ogłaszamy rezultaty plebiscytu na wydarzenie historyczne roku. Tym razem w trochę nietypowej sytuacji, ponieważ ze względu na COVID, na pandemię, nie możemy się spotkać tutaj w Muzeum Historii Polski, tylko będziemy ogłaszali te wyniki przez internet. Ale każde wydarzenie historyczne roku jest wielkim świętem, tak samo to jest wielkim świętem dla tych wszystkich, którzy interesują się historią, którzy propagują historię, którzy ją promują, którzy są edukatorami historycznymi. Tak samo jak w poprzednich edycjach mieliśmy setki, w tym roku 200, około 200 zgłoszeń i każde z tych zgłoszeń to fantastyczne projekty robione przez entuzjastów historii z całej Polski. Muzealników, ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi, ludzi związanych z rozmaitymi instytucjami kultury. Bardzo się cieszę, że jest tylu ludzi i tyle wspaniałych rzeczy dzieje się w całym kraju. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tym konkursie. Jesteście wszyscy zwycięzcami i bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddawali głosy. Myślę, że będziemy się cieszyli, niezależnie od tego, kto te trzy najważniejsze laury dzisiaj otrzyma. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, konkurs Wydarzenie Historyczne 2019 roku to konkurs, który podkreśla znaczenie historii. Historii, która dla nas jest wielką wartością, ponieważ to właśnie wokół niej możemy się jednoczyć, wokół niej możemy budować naszą wspólnotę, wokół niej możemy dyskutować o naszej przyszłości, ale przede wszystkim o naszej teraźniejszości i o tym, czym jest historia Polski, jak wpływa na nasz dzisiejszy czas, jak będzie kształtować naszą przyszłość. Konkurs ten pokazuje również, jak istotne jest to, kto pisze historię. W naszym konkursie biorą udział zarówno instytucje państwowe, muzea, wielkie archiwa, ale także instytucje pozarządowe, stowarzyszenia, indywidualni twórcy. A więc tym samym podkreślamy, że historię dzisiaj piszemy tak naprawdę wszyscy. Ta historia publiczna, historia, którą tworzymy wspólnie, jest dla nas właśnie tą wielką wartością, dlatego że możemy wspólnie wszyscy uczestniczyć w jej tworzeniu, w jej analizowaniu, w jej interpretowaniu, w jej przekazywaniu kolejnym pokoleniom. Bardzo ważne jest to, że dla historii istotne są zarówno wielkie rocznice, ale też te mniejsze wydarzenia, które mogą się wydać na pozór błahe, ale które kształtowały znaczenie na przykład poszczególnych miast, regionów, ale też bardzo ważne postaci, ich życiorysy pomnikowe, często właśnie takie postaci, które stanowią symbole historii całych pokoleń, miejsc, ale także pewnych procesów historycznych, które w ich życiorysach zostały uwidocznione. Myślę też, że dzisiaj dla tych wszystkich, którzy piszą historię w Polsce, a więc dla Państwa, bardzo ważna jest jej uniwersalizacja. Musimy z jednej strony pamiętać o wyjątkowości polskiej historii, badać ją w jej specyfice, ale też podkreślać, jak bardzo jest ona istotna dla zrozumienia historii nie tylko Polski, ale całej Europy i ma swój wpływ na kształtowanie świata. Ta uniwersalizacja polskiej historii to wyzwanie chwili, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo historia bywa traktowana jako pewne narzędzie kształtowania tożsamości na skalę międzynarodową. I to pytanie o uniwersalność, wartość polskiej historii jest dla nas dzisiaj pytaniem niezwykle istotnym i chciałbym podkreślić, że wydarzenie historyczne roku, cała idea konkursu również temu powinna służyć. Chciałem bardzo serdecznie wszystkim Państwu pogratulować udziału w konkursie, tych znakomitych projektów, które zostały zgłoszone i podkreślić, że jury brał udział tylko w pierwszym etapie głosowania. Wskazaliśmy zespół wydarzeń, które potem były oceniane przez internautów. I tak naprawdę, tak jak to my wszyscy tworzymy historię, tak samo głosowanie internetowe pozwala pokazać, że tak naprawdę o rezultacie decydują nie tylko eksperci, ale ci wszyscy, którzy historią się interesują, którzy na co dzień śledzą, w jaki sposób jest pisana, dokumentowana, także w jaki sposób ją odbierają i to jest wielka wartość tego konkursu. Raz jeszcze gratuluję Państwa nominacji, a nagrodzonym, których za chwilkę ogłosimy, nagród. Wydarzenie. Otwarcie historycznego gmachu Teatru Miejskiego imienia Andreasa Gryfiusa. Gmina Miejska Głogów.
Główny gmach teatru został odtworzony w stylu wczesnego klasycyzmu w formie zbliżonej do pierwotnej wersji. 22 listopada 2019 roku restytucję uwieńczyło ponowne uroczyste otwarcie gmachu, któremu przywrócono funkcję instytucji kultury. Powrót Teatru Miejskiego na rynek Głogowa był wydarzeniem historycznym, a jego odbudowa i rozbudowa hołdem dla dziedzictwa miasta. Otwarcie Muzeum Książąt Czartoryskich. Muzeum Narodowe w Krakowie. Muzeum Książąt Czartoryskich zostało ponownie otwarte 19 grudnia 2019 roku po gruntownym, trwającym od 2010 roku, remoncie. Nowa, stała ekspozycja prezentuje zbiory z kolekcji Książąt Czartoryskich, jednej z najcenniejszych kolekcji muzealnych w Polsce, a także w Europie. To nie tylko Dama z gronostajem Leonarda da Vinci czy krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta van Rijna, ale także dzieła największych polskich artystów oraz kolekcja pamiątek narodowych. Rok Wazowski. Zamek Królewski w Warszawie. Muzeum. W 2019 roku minęło 400 lat od ukończenia przebudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, podjętej na zlecenie króla Zygmunta III. Rok Wazowski to ponad 1 000 000 zwiedzających, 5 wystaw czasowych, 500 wydarzeń kulturalnych, połączenie inicjatyw artystycznych i popularno-naukowych, specjalne atrakcje dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zawołani po imieniu. Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. Zawołani po imieniu to projekt, w ramach którego pielęgnuje się pamięć o Polakach zamordowanych za pomoc niesioną Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Jego celem jest ukazanie indywidualnych losów bohaterów dnia codziennego, którzy w mrocznych czasach wojny i terroru wykazali się współczuciem, odwagą i zapłacili za to najwyższą cenę. Pierwsze miejsce w kategorii Wydarzenie. A w kategorii Wydarzenie internauci zdecydowali, że nagrodę otrzymują obchody stulecia pierwszego Powstania Śląskiego, zorganizowane przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Serdecznie gratuluję. Obchody stulecia pierwszego Powstania Śląskiego. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Do najważniejszych wydarzeń zorganizowanych dla upamiętnienia stulecia pierwszego Powstania Śląskiego należały: koncert O Mój Śląsku, rekonstrukcja bitwy o Golgotę Godowską, multimedialny spektakl muzyczny, wystawa Śląsk – Droga do Niepodległej. Ponadto została wydana płyta Krew i Gniew, zawierająca pieśni powstańcze w nowoczesnych aranżacjach. Wystawa. Dzieje złotego. Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego imienia Sławomira Skrzypka. Jak pokazać historię złotego, który długo nie istniał jako moneta? Tworząc wystawę, twórcy sięgnęli po historyczne mapy Polski, wizerunki postaci w strojach odpowiednich dla każdej z epok oraz tabele pokazujące ceny i płace. Dla każdego z omawianych okresów wybrano kilka charakterystycznych monet, które zostały zestawione z ikonografią pochodzącą z epoki. Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza. Muzeum Archeologiczne w Krakowie. W Muzeum Archeologicznym w Krakowie miała miejsce wystawa przedstawiająca materiał wykopaliskowy związany z największym dramatem czasów rzymskich – tragedią w Pompejach. Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowane zostały oryginalne eksponaty z Muzeum Archeologicznego w Neapolu. Na wystawie pokazano ponad 100 oryginalnych zabytków. Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Wystawa opowiada o okropnościach II wojny światowej poprzez wydarzenia i zjawiska wskazujące na wyjątkowość polskiego doświadczenia. Na ekspozycję składają się różne formy wyrazu, media i rozwiązania scenograficzne tworzące projekt interdyscyplinarny. Mądrość zbudowała sobie dom. Państwo krzyżackie w Prusach. Muzeum Zamkowe w Malborku.
Wystawa będąca projektem międzynarodowym prezentowała ponad 700 eksponatów z Austrii, Francji, Holandii, Niemiec, Watykanu oraz polskich instytucji i kościołów. Ekspozycja prezentuje złożoność życia w państwie krzyżackim we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. Pierwsze miejsce w kategorii wystawa. W kategorii wystawa nagrodę otrzymuje wystawa pod tytułem Ochotnik Witold Pilecki – Jego misja w Auschwitz, zorganizowana przez Instytut imienia Witolda Pileckiego w Berlinie. Serdecznie gratuluję. Ochotnik Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz. Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz w związku z inauguracją działalności berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego otwarta została wystawa Ochotnik – Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz. Berlińska ekspozycja prezentowała nie tylko słynne raporty Pileckiego, ale także unikatowe obiekty, takie jak maszyna szyfrująca Enigma czy fragmenty zniszczonego przez Niemców Teatru Wielkiego w Warszawie. Edukacja i multimedia. Boks 100 na 100. Polskie wydawnictwo muzyczne. Boks 100 na 100 dokumentuje ostatnie 100 lat polskiej muzyki. W przygotowanie wydawnictwa w polskiej i angielskiej wersji zaangażowało się 1700 najwybitniejszych polskich artystów, dokonując rejestracji najważniejszych pozycji literatury muzycznej ostatniego stulecia. Akademia Fonograficzna przyznała za Boks 100 na 100 dwie nagrody muzyczne Fryderyk. Edukacyjna aplikacja mobilna Być Polakiem w Breslau. Ośrodek Pamięć i Przyszłość. W ramach projektu Być Polakiem w Breslau powstała aplikacja mobilna umożliwiająca zwiedzanie Wrocławia śladami Polaków, którzy żyli w nim przed rokiem 1945. Aplikacja zawiera trzy trasy – śladami wrocławskiej Polonii, śladami wrocławskich harcerzy i studentów oraz śladami Rudolfa Tauera. Srebrny szlak Gwarków Olkuskich – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. Ten wielowątkowy projekt edukacyjny dotyczy historii górnictwa rud ołowiu i srebra w Olkuszu. Główną częścią jest ścieżka edukacyjno-historyczna w obrębie olkuskiej starówki. Innymi elementami projektu są aplikacja mobilna, audioprzewodnik i gra planszowa. Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie w cyfrowym świecie kultury. Muzeum Narodowe w Krakowie. Od września 2019 roku działa nowa platforma cyfrowa Zbiory mnk.pl, na której opublikowano ponad 136 tysięcy obiektów muzealnych i bibliotecznych z bogatych zasobów Muzeum Narodowego w Krakowie. Materiały udostępnione są w wysokiej rozdzielczości. Wraz z doskonałej jakości fotografiami cyfrowymi udostępniono informacje o obiektach, poszerzone o opis popularno-naukowy oraz dane naukowe. Pierwsze miejsce w kategorii edukacja i multimedia. Szanowni Państwo, w kategorii edukacja i multimedia nagrodę zdobywa strona internetowa Powstańcy Śląscy, przygotowana przez Archiwa Państwowe w Opolu i w Katowicach. Serdecznie gratuluję. Strona internetowa Powstańcy Śląscy. Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach. Strona oparta jest w całości na oryginalnych materiałach archiwalnych. Prezentuje źródła, z którymi można się zapoznać i na podstawie których można spróbować opisać własną przeszłość. Strona składa się z czterech zakładek: Edukacja, Znajdź Powstańca, Oparte na Faktach oraz Wirtualny Album.